NIK złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z wynikami kontroli w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia. W przypadku obecnego Radia Poznań, wówczas noszącego nazwę Radio Merkury, zawiadomienie dotyczy podejrzenia umyślnego popełnienia przestępstwa przez ówczesnego prezesa zarządu, które polegało na wyrządzeniu rozgłośni szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Chodzi o niegospodarne wydanie w sumie ponad 3 milionów złotych na działania związane ze zmianą nazwy stacji i obchody jej 90-lecia, przez co rozgłośnia straciła płynność finansową. W przypadku Radia Opole zawiadomienie do prokuratury również dotyczy byłego prezesa rozgłośni. NIK podejrzewa, że nieumyślnie wyrządził znaczną szkodę majątkową spółce, a polegała ona na wydaniu około 256 tysięcy złotych na wynagrodzenia dla firm zewnętrznych za zlecone usługi doradcze, mimo że takie zadania w całości lub częściowo powierzono wcześniej pracownikom radia i osobom zatrudnionym na umowach.